Cześć. Nie, was Bóg błogosławi. Jestem na jarmarku świątecznym w Krapkowicach. Tak nowoczesnego, czystego to i to ja jeszcze nie widziałem. Pierwszy raz widzę w toj coś podobnego do lustra. Szok. Cztery stoją. Chciałem powiedzieć toj story. Cztery toje stoją na rynku w Krapkowicach. Muszę mówić ściszonym głosem. Jezu, ty byłeś moim nauczycielem od początku, ale czy nie mogłabym mieć jeszcze kogoś za kierownika duchowego, aby mnie trochę prowadził. Aż dotąd nie miałam nikogo, a ci, do których się zwracałam, albo nie okazywali zainteresowania, albo byli zbyt zajęci, albo wystraszeni. Tak było na początku, gdy nie miałam żadnego oparcia i mówiono mi, że to pochodzi od szatana. Nikt nie powiedział mi z łagodnością: moje dziecko, zrób to albo tamto, idź za tym. Jedyny, który dał mi ścisłe polecenie, powiedział: przestań, to nie jest od Boga, a więc powstrzymaj się od pisania przynajmniej przez kilka dni, aby zobaczyć, co się stanie. Odmawiaj trzy modlitwy, które ci daję, pytając Boga, czy to jest On. Byłam mu posłuszna, ale, mój Boże, twoja ręka poruszyła moją ręką, włączając się, kiedy robiłam prywatne zapiski. Powiedziałeś mi: ja, Bóg, kocham cię, nigdy o tym nie zapomnij. Całkowicie zawładnąłeś moją ręką. Kilka minut później jeszcze raz napisałeś: nigdy nie zapomnij, że ja, Bóg, kocham cię. To było jakby nieoczekiwana wizyta podczas pobytu w więzieniu. To było cudowne. Moje dziecko, pozwól mi być twoim kierownikiem duchowym. Czy nie jestem ci dość miły? Jestem wszystkim, czego ci brak. Wosulo, zrób mi radość, dorzucając po prostu światło świecy do drogi krzyżowej. I uczci mnie, przyklękając przy każdej stacji. Dam ci inne wskazówki w stosownym czasie. Jezu, dziękuję ci, że mogłam poznać D. Moje dziecko, powiedz mu ode mnie: czy pozwoliłbyś mi posługiwać się tobą? Panie, czy nie pytałeś go już o to wcześniej? Co chcesz przez to powiedzieć dokładnie? Chcę przez to zapytać, czy on pragnie pracować dla mnie. Mój krzyż jest ciężki. Chcesz ulżyć mi trochę? Tak, Panie. Przyjdź bliżej mnie.